zasprzątanie, co za sprzątanie, gdyż zupełnie nie jest sprzątnięty. Doprowadzić to do porządku. Ziółkowski, ten stolik dla dyrektora... Jest, tak. Dyrektorzu! Dyrektorzu! Co tam? Dyrektorka interes. Dyrektorzu! Niech ta wiedra dzisiaj nie śpiewa. To Mela? Tak, nie zaśpiewam. No szalony, złoczem się, no co do Janka? Odmawiasz? Odmawiasz swoje Zuzi? Czemu ci basko? Ale już jestem do skoka, skąd że ja piję, skąd? Zobaczysz, dyrektorciu, ona ją w kozi róg zapędzi. Ale skąd już na pojęcia o tym, miła skoro? To Janka? Ma pamięć na to, bez suflera. No dobrze, a jak się sypnie? Tak można. Ręczę głową. Dużo twarda. A reszta? No reszta to... Owszem, słowo, no dobrze, owszem, niczego. Więc? No więc... Więc dobrze, no więc... Jutro o 5:00 u mnie, no? Burowe. No, już pewnie mnie powalałaś, nie? Nie. I kelner? Co ma pan? Czy ten stolik dla mnie zarezerwowany? Tak jest, panie dyrektorze. No dobrze. I proszę kartę. Co ja panu zaprawię? I takie skargi słyszę co dzień. Żalą, że jesteś arogantka. Co, dyrektor? Tak, ja arogantka? Tak, arogantka. A ja tego w moim lokalu nie ścierpię. To pewnie ta żmija Zuzia podbechtała, dyrektor. Nikt mnie nie podbechtywał, tylko widzę, co słyszę i to mi wystarcza. Żeby w ostatni dzień programu komuś numer zabierać, to tylko może się zdarzyć w takim bałaganie. No, ja już wiem, co robię, to moja rzecz. A co do bałaganu, to proszę cię, od jutra jesteś wolna. I dziś nawet już zaśpiewa... Do ciebie tak. Janeczka, ty zaśpiewasz. Tak. Tylko jest... Ja? Tak, tak, ty. Tylko czekaj, jak ty, Janeczka? Bo będziesz się nazywać Lulu. No i tak. Dziś występuję. Przygotuj się. Jakąś atrakcję. Musimy rozruszać naszego kresowego niedźwiedzia. Proszę bardzo, właśnie przeczuwam. Właśnie przygotowałem atrakcję, no po prostu palce. A, dobra. To jest numer ogoludzki, jeszcze go nie widziałem. Jak to mówią, primavera di bellezza. W tej chwili zaprezentuję, moment. Proszę państwa, dbając o rozmaicenie dla moich kochanych gości, przygotowałem na dziś specjalną atrakcję. Młoda wschodząca gwiazdka kabaretu, panna Lulu, na czele zespołu Girls, odśpiewa i tańczy najnowszy pod tytułem To wystarcza mi. Thank you.
Lecz tych parę czułych słów ja za to oddam towary i taneczny szał, by tylko raz był i czyjeś ze mną. Panna Lulu, bardzo miła. A no widzisz, rozruszałeś się nareszcie. Gdzie dyrektor? Do usług pana dziedzica słucham. Czekamy na tę atrakcję. No, już się robi. Może dyrektor poprosisz tutaj do naszego stolika tę pannę... Tak, no oprócz tego, no to już chyba wiesz, co? Panie Zuzie. Zuzie, naturalnie. To pana już się robi. Tylko się przebiorą dziewczyna, to tak, już się robi. Mówię, tak, tak, nie, to będę. Czekam, idź, moją przerwę. Co zaraz zarażuję. No on to świetnie zaaranżuje. No właśnie. Halo, panienki. Proszę się pospieszyć. No, pospieszcie się z przebieraniem, bo czekam. Dyrektorku, a jest tam jaki fuks? Och, dziewczyno, wiesz przecież, że nie znoszę tych wyrażeń. No, fuks, dwa fuksy. Dwaj pierwszorzędni goście, no. Tak. Dyrektor Mylicki i jakiś gruby obywatel z Kresów. Wygląda na wypchanego niedźwiedzia. Oczywiście wypchanego forsą. No więc bierz Janeczkę, jak ona się teraz na Lulu. No, bierz Lulu i szybko na dół schodźcie. Zaraz robimy się na bóstwa i zaraz będzie. Zobacz, jak przyjemnie spędzimy tutaj dzisiejszy wieczór. Zobacz. O, idą. No to dyrektor, co ty pojęci? Panowie pozwolą? Panna Zuzia? A my się już znamy. Jak odmłodnią. Prawda? Dziękuję. Panna Lulu. Pozwolą panie, że przedstawię. Mój przyjaciel stary, ten, no ten przedstaw, że się. Przysadzam. Tutaj do naszego towarzystwa. Siadajmy i prędko, bo szampan stygnie. A może pani jeszcze nie jadli? Owszem, jadłyśmy, ale się jeszcze zmieści. Prawda, Jasia? Lulu, ja dziękuję. Miałam apetyt. Naturalnie. Ta osoba mogłaby żyć tylko miłością. A pani? Że? Owszem, mogę i miłością. Ale przez to apetytu nie tracę. Przeciwnie, przybywali. I wobec tego... Pani Ober! A więc podzwrotnikowe owoce, banany, coś tam takiego, no i szampana, cordon vert, demi-sec. Zamrozić kilka butelek. Dla kobiet. Prędzej. To panna Zuzia. Panna Zuzia? Aha. To zapisać procent na pannę Zuzię. Jak to dziś pan wyjeżdża? Niestety. Jutro muszę być z powrotem majątku. Nie puścimy pana, mocy nie ma. No tak, ale kiedy jego auto już nawet czeka przed dancingiem. Czeka auto? Nie szczeka, tylko czeka. Stoi na baczność i czeka. Afe, nie puścimy pana. Przecież nie można rozbijać tak miłego towarzystwa. No, chyba. Chyba tak młodo już się nie spotkamy. Rado by duszę do raju, ale... Ale niedźwiedzia ciągnie do lasu. Nasz żuberek stęsknił się za kołdunami i mamą łybą. Ale nie, naprawdę.
Tak pięknie jak ma u siebie w domu, nigdzie nie znajdzie. My jesteśmy sąsiadami. Pojadę do ciebie w to ruch, pojadę. Czy wiecie państwo, że nigdy nie byłam na Kresach? A w ogóle na wsi to byłam tylko raz, w dzieciństwie. Pięknie musi być na wsi. Pola, krówki, mrówki, grzybki, rybki. Ale nudno. Prawda, nie dziadku? Czasem bardzo nudno. Iść pogadać z tym, z dyrektorem. Proszę, proszę bardzo. Kompania! Może pan kupi laleczkę? Proszę. $50. Bądź, proszę mi wierzyć, że to doskonale mi się nie będziemy mówić i nie bądź frajer, będziemy mówić. No. Ale jakżeż można przecież... Naprawdę. Ale dobra, dziecię, zrobi pani wszystkim pierwszorzędną niespodziankę. To jest zrobne, no ale... Dziękuję. Idziemy. Kapeluszu? Tak. Pokoju zdjąć. Kapeluszu. Kto tam jest w kapeluszu? Oj, kapelusz zdjąć. Chodź. Idziemy. Ej, Zuzio, Zuzio. Jesteśmy z powrotem. O, to dla mnie? Dziękuję. Dokąd pani się zapadziała tak długo? A może pan? Tęsknił się pan? Może stęsknął. A widzisz, a tak żałowałeś, żeś tutaj przyszedł. No i teraz żałuję, że muszę zostawić takie miłe towarzystwo. A widzi pan? No ale idziemy już, idziemy. Aha. Bo dyrektor na nas czeka. Pójdziemy. No tak proszę, a co do domu dla dzieci? Witaminki przydadzą się na rano. Szczęśliwej podróży. Proszę mi je nas wspominać. Będę wspominał. Do widzenia. Może się jeszcze spotkamy. Świat jest taki maleńki. No prędzej. Do widzenia, Zuziu, panu. Do widzenia, Zuziu. Do widzenia. Tak, do widzenia, panu Lulu. Lulu. No słuchaj, stary, to może na nas już także czas, prawda? Proszę płacić. Nie płacić.
kiedy ranym szmokiem zlecieć mi z kowrokiem. Cześć gnudu w nas. Chętnie by bardzo, bardzo miła ta panna Juju. Słuchaj, no, no to może byś wrócił za kilka dni, co? Nie! A co to? No, do widzenia, do widzenia. Szczęśliwej podróży ci życzę. Proszę, no ładuj się, ładuj. Tak, i proszę cię, nie gniewaj się na mnie za to, że cię... Dobrze, nie gniewaj się, musi drogi. A nie za to. Do widzenia, do widzenia. Pani? Skąd pani tu? Proszę stać. Chyba nie zostawi pan mnie na szosie. Odwiozę pani do Warszawy. Po co? Nikt i nic na mnie tam nie czeka. Ależ to szaleństwo. Tylko szaleństwo bywa pięknie. Odważna pani. Nie, nawet nie tak bardzo. Byłam pewna, że pan się na mnie nie pogniewa. Bo po pierwsze, jest pan bardzo miły i kochany. A po drugie, ja się panu podobam. A po trzecie? A po trzecie? A po trzecie, proszę mnie otulić dobrze pledem. O tak. O, teraz proszę mnie objąć. Tak. Przykleją. Ależ pani mi nie powiedziała. Dobranoc. Niedźwiadko. Thank you.
Dania na jutro wystawkę. No, no się dzisiaj dzieje na świecie, moja pani. Nigdy tego dawniej. Ja się tam na urodzie nie znam, ale to pewne, że musi być lepkiego stanu. Dużo się tam panna Weronika zna. Ja od razu się poznałem. No. Artystka. Artystka, wszyscy święci. A nie mówiłam, że to nic dobrego? Tego nam tylko brakowało. Artystka. Chciałbym się dowiedzieć, czy pani czego nie brak. Nie, dziękuję. Dobranoc. O Boże, otuczy mnie pan Jagęsiu. Stracę linię i przestanę się panu podobać. To niemożliwe. Michał może odejść. Dasz pani wiarę, w portkach to to chodzi z tym. Jak to w portkach? W czyich portkach? Swoich. U państwa to się praktykuje. Się nazywa śpiżama. To niby się w tym śpi. Możliwe, możliwe. Ale ja bym tam nie ryzykowała. Portka chodzić, nie. Успокоили отца. Дякую. Добранец. Нех пан сяд. Прошу.
pan wyszedł? Nie. Wyjechał do miasta i wróci na obiad. Co się stało? Jakaś przykra wiadomość? Nie. Co znowu? Gospodarski zbyt. Tak się pan przejął? Nic, nic, nic. Nic. Przepraszam bardzo. Proszę posłać chłopca do Mylickiego, żeby natychmiast przyjechał. Dobrze. Pan wygląda podejrzanie. Zdenerwowany? Roztarniony? Nic, zupełnie nic. Lulu, jak się masz, stary? No co się stało? Pędziłem na złamanie karku. Co się ma... Pardon. Pardon. Cicha, co? No tak, sytuacja jest przykra, prawda? Drastyczna. No ale muszę coś wymyślić, dlatego że poniekąd ja sam jestem winien. Cię ty, stary grzeszniku, został na samych. Brawo, to doskonale świadczy o pani inteligencji. Istotnie, chodzi o panią. Pan Latoszyński jest człowiekiem poważnym. W jego wieku pewne wybryki, powiedzmy, mogłyby być źle komentowane. Jego opinia jako działacza... Jednym słowem, chcecie mnie stąd usunąć, jak niepotrzebną zabawę. Ach, ależ pan, no Lulu, co tak tragicznie. Ukryjemy panią na kilka dni w domku Gajowego.
Niby co? Herkules. Ja? Nie. Ja Kuźma. No, proszę mi tu posprzątać. A pan tutejszy? Ja Motyki, Gajowego syn. Bardzo się cieszę, że nie będę sama mieszkać. Bo ten Gajowy to mruk, co? No wiadomo, stary. I niewiast nie lubi. A pan? No, jak młoda i ładna. A na przykład taka jak ja? Jak młody, jak pięknie wygląda. Witam pana, rzeczywiście świetnie pan wygląda, zupełnie młody. No bardzo przepraszam, że nie pisał. Nie pisał, dlatego że mógł tylko napisać: kochane pieniądze przyślijcie rodzice. Ach, panie doktorze. No i co? Nie masz stary. Że starzałem się, prawda? Nie, przeciwnie, bardzo ładnie wyglądasz. Dzień dobry. A to z majątkiem słychać. Wszystko dobrze, porządku. To tak samo jak w powieści. Stary, wierny sługa dołona swojego tuli ostatniego rodu Latosińskich. Poproszę o 3 minuty milczenia. Już dawno na to czekamy, doktorze. Tak. Myślałem, że panience zimno, to mógłbym piecu napalić. W lipcu? No tak, ale tak sobie miarkuję, że miastowe ludzie to naród delikatny, więc mogę w piecu, może panience zimno to... Zimno? Przecież jestem młoda. Ja też. Proszę mi zdjąć pantofle. Ot i baba. Czyje to portki? Moje. Pani? Śpiżama dla mnie. Śpisz?
Tam się śpi. I pani się w to ubierze? No tak. Przecież to jest teraz ostatnia moda. Panienka się nastraszyła, co? Panienka skąd? Z Gajówki. Z Gajówki? A Gajowy w domu? Stryja nie ma. Wyśli na obchód. Stryja? To Motyka ma taką bratanicę? Nic nie wiedziałem. A dawno mieszkasz u stryja? Będzie. A przedtem? Przedtem. Do szkoły chodziłam. O. W Lucku. Tak, w Lucku. A no a teraz dokąd idziesz? Dokąd? Do lasu. Na poziomki. Na poziomki. No to pójdziemy razem. Pomogę zbierać. Nie, dzisiaj nie. No to jutro. Tylko spojrzeć się w krąg, tyle kul lasuchową. Na słoneczku się mieni, nil się mi, aż porywa i rwie. Takie piękne są psie, lecz piękniejsze są bardziej od tych psi. Kochane baby, ach te baby, szlek by je łyżkami jadł. Tęgi chłopców w swym rynku lamie sztaby. Względem baby jest tak jak to dziecko całkiem słaby. Ach te baby, czym by bez nich był ten świat. Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, to si jest karat. Baby, ach te baby, człowiek by...
Panienka na mnie pukała? Tak. Pojedziecie do dworu? Albo nie. Już nic. Ładnie gracie. Chciałem panienkę rozweselić. Panienka taka smutna. Wszędzie na świecie smutno samotnemu. A to czemu panienka nie jedzie do dworu? Tam teraz tyle gości. Widzieliście ich? A? Jakie maliny zanosił. Nasz młody panicz przyjechał, pan Jurek, z narzeczoną. Jeszcze inne goście. Niech się panienka nie smuci. Ja dla panienki to bym nieba przychylił. Ja dużo niewiast znam. Co ładniejsza z okolicy jest mi rada, ale żadna. Żadna tak jak panienka moje serce. Dobrze, dobrze. Niech Kuźma mnie zostawi samą. To podobno ulubiony pasjans marszałka, ale rzadko kiedy mi wychodzi. A propos wychodzi, czy znacie państwo ten kawał z żydowską loterią? Nie, 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 świetny pojazd. Otóż... Oj, doktorze, coś mi zawinili. Masz, za twoje my to kijem cię obito. Pozwól Jureczku, że tobie opowiem ten kawał. Dziękuję, dziękuję. Biedny Jureczek. Dama na króla. Tak, tak, ale deszcz pada i pada. No, bez końca. A żeby deszcz dzwoni się. No tak, teraz tam. Tu jest miejsce. Tak, ale nie ma asa. Asa, nie ma piątka czerwona, proszę. Dziewiątka na nic. Szóstka na wszystkiego masz dość, kiedy targa cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy masz w oczach łzy, jedno tylko rozwieje troski twe. Baby, co w swym ręku łamie sztaby względem baby. Całkiem słaby baby, ach te baby, żeby bez nich był ten świat. Co tu lgać, co tu kryć, spróbuj bez baby żyć. Gdy ci uda się taka sztuka, toś jest chałat. Dokąd? Na dwór. Taki deszcz? Znowu pada. Nie twój interes, stary. Ty śpi.
dobry wieczór. Tak. Nareszcie pan sobie rano przypomnieć o mnie. Proszę mnie zrozumieć. Lulu, błagam. Proszę wyjść. W tej chwili. O, biednina, jak to złokło. Biedaństwo. Dokąd pan idzie? Nie może pan przecież iść w taki deszcz. Niech pan zaczeka. Mali w los, ten pan nie wczoraj nie przyjechał. Nie trzeba uciekać. Ten nasz panicz to zawsze rozbija się tym... Jak się to nazywa? No, tym czortem. To taki? Nasz panicz. Młody pan Latoszyński. Thank you.
ciekawa, co by powiedziała pana narzeczona, gdyby... A co mnie może obchodzić moja narzeczona? Panienki nie ma. Z Jaśniepaniczym, z panem Jurkiem. Do lasu. O to nie pytałem. Może jaśnie pan zaczeka, to po nich skoczy. Idźcie. Nudów szuka pan rozrywki. Lepiej będzie, jeżeli każdy z nas pójdzie swoją drogą. A dokąd pani droga prowadzi? Moja? Do miasta. A pana? Lepiej już pójdę. O, jaki elegancki. Na zabawę. Do dworu. Imieniny, kucharz prosił. Kucharza imieniny? Nie. Starszego pana, naszego dziedzica. Pani nie wie? Dużo gości będzie. Jaśnie panisz, pewno po panienkę zaraz przyjdzie. Nie. Zaprzęgaj. Tam, wesoła, co, bawia się? Bardzo. Ależ dzisiaj liczny zjazd. I imieniny się udały. Tak, bardzo nawet. A gdzie Jurek? W gabinecie na talii robi koktajl. A, tak. Jaki koktajl pani pozwoli? Dla mnie proszę. Proszę bardzo. Już się robię. Doskonale, dziękuję. Proszę bardzo. Radzę pani na o, nareszcie. No panowie, panowie, czekamy. Panowie, panowie, do roboty. Zaraz będziemy tańczyć. Jest bardzo dzisiaj wesoło. A ci go przyjdzie. Bardzo tańczyć lubię. To jest przyjemne. Opowiem panu świetny kawał. Gdy hrabia Gucio był w Paryżu, proszę pana, to pewnego razu proszę? Pozwoli pan, ja tu zastępuję gospodarza. Kiedy podadzą kolację? Zaraz, zaraz, zaraz. No to... Co się stało? Co pani jest? Nic, nic. No, witamy serdecznie. Gdzież to jest? Bridget. Kto to jest ta pani? Nie wiem, pewnie ktoś z sąsiedztwa. Nie znam tej pani. Nie widziałeś. Kto to jest ta pani? Ale bardzo ładna. Doktor Wesel. A? Bardzo miło. Please. Proszę, pani będzie laskała. Proszę bardzo. Przepraszam. Przepraszam, bardzo, bardzo panią przepraszam. Proszę się tu czuć jak u siebie w domu. Panowie, proszę się przedstawić. Tak. Proszę bardzo. Śmiało, śmiało, tak. Wcale nie jest taka ładna. Nie wiem, co w niej widzą. Ale pani. Proszę. A? Więc który z nas silniejszy, co? Ja. Ale. Ale. A? No? Ano, zobaczymy. Ale. No, zobaczymy, zobaczymy. No, rozbieraj się. Cały, cały, cały. No, no, ciekawe. No, no. No. No, mocno. No, zrób sobie podpórkę z kiełbasy. No. Boże, położ. Za mało żeś się rozebrał. Proszę pani, nadzwyczajnie. A który z panów obowiązuje?
Powie mi najnowszy kawał. A jeżeli kawał, to ja. A pardon, ja mam pierwszy. Proszę. Otóż, proszę pani, moi pachciarze wracają z Dowsi. No przepraszam, co za kawały, pan. To za taki kawał Abel zabił Kaina. Proszę. Otóż, gdy hrabia Guccio mieszkał w Paryżu... To proszę panią o dodanka. Mogę panią dodać? To jest piosenka, która w moim życiu... Co? Proszę nam być tam. Nie zrozumita. To mi wystarczy. Wystarczy. To mi się stare po nocach śni. Trochę serca miłości, ale nie marzeń. I żeby człowiek naprawdę czuł, że ktoś go kocha, że weźmie pół. Powie krótko, najprościej, choć tych parę czujców. Ja za to oddam zabawy, tak. I taneczny szał. Gdy tylko los był łaskawy i czyjeś serce dał. To mi wystarczy, wystarczy mi, to mi się stale po nocach śni. Serca miłości, to wystarczy mi. Przepraszam. Dobry wieczór. Przepraszam, czy mogę panią prosić na jedną chwileczkę? Pardon, panowie wybaczą. Proszę, jedno słówko tylko prawie. Ale co to pana obchodzi? Czy zna pan ten kawał z szoferem? No dobrze, ale dlaczego właśnie ja? Chodź pan. Jezus Maria. Co za skandal. Proszę cię, zostaw nas samych. Ja z panią porozmawiam. Skąd się pani tutaj wzięła? Wprost z domku Gajowego. Pardon, tylko proszę, bez skandalu. Gwieździe na skandal. Szanowny papa, wstydzi się. Panno Lulu, odwiozę panią z powrotem do domku Gajowego. Tam porozmawiamy. Sama pojadę. Bardzo pani. Ojcze, co to ma znaczyć? Skąd ty ją znasz? Nie wtrącaj się. Idź do gości. Jedziemy. Jurku, czy ty znasz tę panią? A cóż to za maniery, zupełnie jak w kabarecie. Ach, dajcie mi spokój. A może, kochany pan, teraz mi powie, jaki kawał? Choleryk jestem.
Proszę pani, czy pani wie, kto jest ta pani, którą teraz odprowadzili? A, no nie wiem, że pani, pani na pewno ją zna. Ta też jest? Zostańmy. Proszę. Mieszana historia. Latoszyński zdenerwowany. To pewnie jego kochanka. Ta wygląda kompletnie z półśrodka. To na pewno awanturnica. Ależ to kompromitacja. Nie wypada tu zostać. To jedziemy do domu. Do widzenia, pan. Thank you.
pomić ranny. Ostrożnie, o Boże. Uważać, uważać.